Wojtek, wielki sukces reprezentacji Polski. Jedziemy na Euro. Michał Probierz wprowadził nas w bólach, ale jednak jesteśmy w tym elitarnym gronie na Mistrzostwach Europy. No z tym sukcesem to troszeczkę nie przesadzał. To był nasz obowiązek. Tyle, że wróciłbym troszeczkę do losowania grup. Obowiązkiem było zajęcie pierwszego miejsca przy tej grupie z tymi zawodnikami, bo zawsze podkreślamy na papierze, jakich mamy grajków, w jakich klubach oni występują. Czesi takich nie mają, Albańczycy takich nie mają, Mołdawianie takich nie mają. No właśnie, musieliśmy aż do ostatnich sekund meczu, do ostatniej serii rzutów karnych czekać na to, że pojedziemy na Euro. Ja wiem, nazwać to sukcesem? Nie. Przeczołgaliśmy się totalnie, kompromitując się totalnie. Jestem zdania, że jeżeli ktokolwiek chce powiedzieć na ten temat, ja wiem, że radość jest, bo jedziemy, tak? PZPN nie straci pieniędzy. My nie będziemy mieli tak zwanej wojny wewnątrz piłkarskiej, ale pamiętajmy, że może i także politycznej. Bo co by się działo, gdybyśmy nie awansowali? Polityka, Kulesza, prezes PZPN-u, czy selekcjoner to jest w ogóle pożądany dalej do pracy. No tak, mamy święty spokój, Wielkanoc się zbliża. Nie będziemy się kłócili przy stołach. Jak ktoś oglądał wczoraj ten mecz, a nie był Walijczykiem, a Polakiem, to wydaje mi się, że zęby go bolą do dzisiaj i myślę, że po 15 minutach mógł wyłączyć to widowisko, no bo umówmy się, z jednej strony styl się nie liczył, bo liczył się awans, ale czy z takim stylem, twoim zdaniem, reprezentacja Polski ma czego szukać na Mistrzostwach Europy? Tu Adam, dobrze to podkreśliłeś. No, dużo wcześniej przed naszym spotkaniem odbywał się mecz Gruzja-Grecja. No, ciekaw jestem, który z Polaków to oglądał. Kopanina totalna pewnie była i tyle. Też doszło do serii rzutów karnych. Gruzini jadą. Oczywiście później sobie gdzieś tam na X-ie można sobie wrzucić na zasadzie oj, fajnie, że Gruzini jadą po raz pierwszy i tak dalej. No, tyle. Kopanina i pewnie Gruzini później już wieczorem tego meczu nie oglądali. Coś mi się wydaje, że Gruzini ani Grecy nie oglądali meczu Polska, znaczy Walia Polska. No ale tak to wygląda. Niestety ten poziom, no, to nie chodzi o samo to, co byś oglądał. Ta sympatia, ta miłość, no w moim przypadku też granie w reprezentacji, te emocje spowodowały, że mam też dzisiaj zryte troszeczkę gardło, bo dużo przeklinałem, oglądając ten mecz w domu. No i tak to wygląda, no bo są jednak emocje. Chcesz tą reprezentację zobaczyć na wielkiej imprezie. No, tym bardziej ta wielka impreza powoduje po pierwsze... I patrzysz na uczestników tej wielkiej imprezy, tak? Tam jest zazwyczaj, przynajmniej w tym nowym systemie, zazwyczaj 6-7, no dobra, góra 8 poważnych reprezentacji. A reszta to dziady. No my się do tych dziadów niestety zaliczamy. W ostatnim czasie. Który z zawodników wczoraj zrobił na tobie wrażenie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, a który podobał ci się najmniej? No z tym najmniej to wiadomo, o co chodzi. Nie? No, to Jan Bednarek, nie, zapalnik totalny, no, ale to już nie chodzi tylko o ten mecz, bo jakby tak przejrzeć, no to już przecież wiemy doskonale, jaka jest opinia na temat obrońcy Southampton w reprezentacji. Dałbym mu spokój. Ja tak szczerze powiedział, dałbym mu już spokój, niech on sobie gra tam, gdzie gra. Reprezentacja to są za wysokie progi dla tego zawodnika, bo zawsze coś spowoduje, gdzie musi być smród. Jestem zadowolony chyba z postawy, ale tak ogólnie, bo już tak, wczorajszego meczu nawet. Frankowski, Zalewski. Mówię boki. Nikola, mi się wydaje, że to jest zawodnik z przeszłością. Nie biorę tu pod uwagę oczywiście żadnego meczu z Estonią, bo takich gości to ja, na takich gości to ja w B-klasie wychodziłem parę lat temu, także spokojnie. Ale tak, Nikola Zalewski. Wiesz co, podobało mi się całość jako drużyna. Ja wczoraj odniosłem wrażenie, że te 120 minut nie przeszkadzają, poza Bednarkiem oczywiście, nie przeszkadzają w tym, żeby można było pobiegać, no ale rozumiem, że można pobiegać 120 minut, będąc przygotowanym w klubach, no chyba ci zawodnicy są tak. Także to też nie jest jakiś wielki sukces, że wymagamy i za to im płacą od piłkarzy. Szkoda tylko, że im umiejętności troszeczkę zabrakło. Wczoraj, o czym wcześniej powiedzieliśmy, ten mecz był naprawdę z jednej i z drugiej strony dramatyczny.
celnego strzału, to mu nie oddaliśmy. Oczywiście tam niektórzy zaliczyli ten Frankowskiego, on tam centrowo w pole karne i złapał bramkarz walijski, no i zaliczono to, niektórzy zaliczyli, no, jako strzał celny. Ale tak, Zalewski i Frankowski. Mi się wydaje, że oni ogólnie tak pokazali się z bardzo dobrej strony. Z dobrej strony też, albo nawet dla mnie z bardzo dobrej strony, pokazał się Bartek Sliszcz. Mi się wydaje, że to może być taki Krzysiek Mączyński, Adam Nawałki. No taki nieoczywisty gość, bo grający teraz w Stanach Zjednoczonych, wyjechał do MLS, a tutaj okazuje się, że dopiero po tym wyjeździe do Stanów zostaje pierwszoplanową postacią reprezentacji Polski, bo tak chyba możemy powiedzieć, zagrał w obu meczach w wyjściowym składzie i wygląda na to, że Michał Probierz na takim Sliszu może opierać swój środek pomocy na Euro. No tak, no bo to jest taki piłkarz, który już w Legii pokazał, tak, jesienią w europejskich pucharach, że nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, gonitwa. Nie wymagajmy od niego za wiele, tak? No bo też powiedzmy sobie jasno, tak, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest nawet nie wiadomo jaki graje. Kalor Mączyńskiego, jak pamiętam, jak Adam Nawałka powołał raz Mączyńskiego i tak mówię, Jezus Maria, Mączyński z Chin. Słuchaj, w środku pola, jeżeli ktoś ma być do zapieprzania, to niech zapieprza. No i to mi się wydaje, że to jest taki przykład Bartka Slisza, który może coś... Ja nie mówię, żeby on tutaj odmienił losy albo wizerunek kadry, ale taki zawodnik jest potrzebny. Jeżeli dostał w tych dwóch meczach, dobra, no chodzi mi, może tak, w jednym meczu, bo chodzi mi o Cardiff, szansę od pierwszej minuty, to znaczy, że z jednej strony jesteśmy biedni na tej pozycji, a z drugiej jest to zawodnik, który jest przydatny. Po prostu nie wszyscy są od grania na fortepianie, niektórzy muszą go nosić. To odnośnie tych, co grają na fortepianie, jak podobał Ci się Robert Lewandowski we wczorajszym meczu? Wiesz, powiem Ci, że przy Zielińskim i Lewandowskim postawiłbym znak zapytania przy obu spotkaniach. Zdaję sobie sprawę z sytuacji klubowej Zielińskiego. Mówimy tu o liderach. Lewandowski w tych dwóch meczach, mnie się wydaje, że za wiele nie wniósł. No, jeżeli byśmy wymagali formy takiego lewego, no to powinien parę goli strzelić, tak? Przynajmniej ze Stonią, no ale dobra. Ale zostawmy. Ale wiesz co, to też się przekłada na jedno. Miejmy nadzieję, że jeszcze Wojtek Szczęsny, zaliczmy go do liderów drużyny. No, który oczywiście nam wczoraj znowu pomógł. Ale to wiesz, o czym świadczy? Że może się wykrystalizować z tego drużyna, a nie indywidualności. Że nie będzie tak, że Lewandowski nam nie pomógł, to odpadliśmy. Że Zieliński nic nie zagrał, to przegraliśmy. Tylko po prostu drużyna. Może faktycznie na te barki innych spadnie. Nie wiem, umiejętność dryblowania, tak jak wspomniałem wcześniej, Zalewskiego, przebojowość Frankowskiego. Mi się wydaje, że wtedy, jak będziemy mieli drużynę, a wiele lat tej drużyny nie mieliśmy, od 2000 bodajże, no, 18 roku, przed jeszcze Mistrzostwami Świata, bo tam już Adam Nawałka zaczął kombinować na trójkę obrońców, czyli rozwalił tą drużynę, która była świetna, no, oczywiście niektórzy się postarzeli, ale tak, tu widziałem drużynę, tak, bez względu na umiejętności mamy zapieprzać. To mi się najbardziej w tym zespole wczoraj podobało, bo nie chodzi o umiejętności. Dlatego nie żałujemy, że Lewandowski nic nie dał we wczorajszym meczu, że Zieliński nie za wiele. No ale po co, jeżeli cała drużyna funkcjonuje? A miałeś przybłyski z meczu z Senegalem, kiedy Szczęsny wyszedł przed pole karne z Jankiem Bednarkiem do tej piłki? No właśnie. Oni powinni wychodzić z telefonami na boisko i sobie SMS-y puszczać, bo to jest nieprawdopodobne. To jest, nie, ale to jest cały, to co wcześniej wspomniałem. No Janek Bednarek po prostu w tej kadrze powinien, no dla mnie, przestać istnieć. Mi się wydaje tak, jeżeli Dawidowicz będzie wiecznie zdrowy, bo wiemy jak to bywało, no ale dobra, nawet teraz przed kadrą doznał kontuzji, ale był zdrowy, no to niech gra. Salamon wszedł, spokój, totalny spokój, w takim momencie
no bardzo, bardzo ważnym, tak? No bo wchodzisz z ławki i środkowo obrońca i nagle, no wyobraźmy sobie, gdyby Bartek coś zawalił. Nic nie zawalił, fajnie to wszystko wyglądało, już później jakoś tak bardziej spokojnie z perspektywy, mówię, naszej reprezentacji. No Bednarek ze Szczęsnym się nie rozumieją. No, to już nie jest po raz pierwszy, także oni niech, nie wiem, idą sobie gdzieś na kawkę, piwko, coś sobie, nie wiem czy Bednarek pali, wiem, że Wojtek tak, no ale to niech sobie za dwóch zapali papierosy, ale niech na boisku razem nie występują, bo to jest zagrożenie dla mojego zdrowia. No przez to też mam takie gardło, a nie inne, bo przecież to co, dobrze, że nie można tego nagrać, co nabluzgałem, bo byście wypikali wszystkie moje słowa. Kowal, a jakie mamy szanse na Euro w tej grupie? Francja, Holandia, Austria? Ja ci się, wiesz, z naszą propagandą sukcesu, to niektórzy już są w stanie powiedzieć, że wyjdziemy z tej grupy, a nawet i zdobędziemy Mistrzostwo Europy, nie? Po tym, jak to nazwijmy w cudzysłowie, sukcesie wczorajszym, nie, no, będzie sukcesem zdobycie jednego punktu. No, naprawdę trzeba być niepoważnym, żeby liczyć na coś więcej, bo to, nie wiem, punkt z Austrią, tak? Ale to trzeba byłoby nie oglądać Austrii. No dobrze, no. Nie, no. Ważne, że jedziemy. Ja mówię, finanse się będą zgadzały. My ogólnie mamy, ja bym to powiedział tak, tak zwany rok troszeczkę przesrany. Zostało nam w tym roku do rozegrania 11 meczów i tak szukałem sobie najsłabszego przeciwnika i go nie znalazłem. Pokroju Walii czy Estonii nie ma żadnego, nie? To jest coś nieprawdopodobnego, co tu się może w tym kraju wydarzyć podczas, nie wiem, koniec listopada, jak skończą się te wszystkie rozgrywki reprezentacyjne. Przecież możemy mieć, wcale się nie zdziwię, jakiś bilans, jeden remis, 10 porażek, bilans bramkowy 3-16, to byłby cud, ale może być 3-60, nie? No tak, no taka jest rzeczywistość tej reprezentacji, no jeżeli... To nie jest tak, że wczorajszy mecz z Walią pokazał klasę tej reprezentacji. Nic. No mieliśmy rywala, z którym mieliśmy pobiegać, powalczyć i na tym koniec. Żaden wielki sukces awansu. Jeszcze raz to podkreślam. A ci przeciwnicy przez cały rok, no, masakra jakaś. Mam nadzieję, że troszeczkę się rozluźnią, patrząc na to, jaką my piłkę gramy. To jeszcze Wojtek Szczęsny. Wczoraj bohater. To taki mecz, który ugruntuje jego pozycję, nie będzie już ona absolutnie podważana, bo zdarzają się czasami takie głosy, że mamy takich świetnych bramkarzy, więc może trzeba kombinować, ale chyba Wojtek Szczęsny, no myślę, że zamknął usta wszystkim. No, ja zresztą pamiętam Euro w Polsce, Wojtek Szczęsny, pierwszy skład, czerwona kartka. Później pamiętam te Euro Adama Nawałki 2016 we Francji, kontuzja, wiecznie pierwszy. W bramce, tylko pechowe. Ale też zdajemy sobie sprawę, że w wielu meczach dzięki niemu jeszcze nie pobiliśmy się tu jako Polacy o reprezentację Polski, o trenera. I powiedzmy, to jest tak, ja zdaję sobie sprawę i wiem, bo oglądam tą kadrę, on też nie pomógł nam w eliminacjach. On też nie pomógł nam w eliminacjach za bardzo. Dlatego stąd graliśmy baraże, ale w tym najważniejszym momencie był i to jest dobre. Na wielkiej imprezie na Mistrzostwach Świata był najlepszym naszym grajkiem. Szkoda tylko właśnie, że my w przypadku polskiej piłki nożnej pamiętam jak Artur Boruc w 2006 i 2008 był najlepszym polskim piłkarzem. Dzisiaj mówimy o Wojciechu Szczęsnym. Ja jako napastnik rozmawiając o reprezentacji Polski i mówiąc, że najlepszym polskim piłkarzem jest bramkarz, dostaje normalnie drgawek. Ale nie z zimna, tylko z samego pomysłu. I to jest chyba taką odpowiedzią na to, co się wydarzyło przez ostatnie lata. Liczmy na Wojtka. Dodam jeszcze do tego, ten cały charakter Szczęsnego, ten stracony gol ze Estonią, gdzie się wkurzył na swoich zawodników, zero koncentracji z dziadem, grającym w dziesiątkę. Wypowiedź po wczorajszym meczu, że półtora roku, no to była kompromitacja.
sam to powiedział, gdzieś przeczytałem, świadczą o tym, że zdaje sobie sprawę i widzi. Świetnie musi widzieć z pozycji bramkarza, jak widzi swój zespół. Najlepiej się widzi, bo całą drużynę widzi, jak się przesuwa po boisku, porusza, jakie błędy popełnia. No, a powiedzmy tak, to jest... Ja bym go słuchał przed wielką imprezą, bo żebyśmy nie zwariowali tak za chwileczkę te konferencje prasowe, wszystkie zawodników i tak dalej, za chwileczkę przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Turcją i później przed mistrzostwami Europy. Jacy to nie jesteśmy silni, jak fajną atmosferę mamy i tak dalej. Niech oni wyrzucą do kosza na śmieci, niech słuchają Wojtka Szczęsnego, bo mi się wydaje, że to jest jedyna prawda, którą możemy usłyszeć dzisiaj z serca reprezentacji, czyli szatni reprezentacji. To jeszcze dwa pytania na koniec. Pierwsze, ile punktów zdobędziemy na Euro? Cudem będzie jeden. Michał Probierz, do kiedy będzie selekcjonerem reprezentacji Polski? No musi być do końca eliminacji Mistrzostw Świata. Nie jest to poważną imprezą i nigdy jej nie będę traktował poważnie Ligę Narodów. Na Mistrzostwach Europy, no to ci odpowiedziałem wcześniej. Cudem będzie zdobycie jednego punktu. Zresztą wiemy, jaką mamy grupę, no to trudno wyrzucić selekcjonera za to, że przegrał grupę albo nie zdobył punktu i przyjął na przykład 10 bramek w meczach z Holandią, Francją i Austrią. Spokojnie. Ale dajmy popracować selekcjonerowi, Probierzowi już, no przynajmniej przez te eliminacje jeszcze do Mistrzostw Świata, które oczywiście one się zaczną dopiero za rok. No tak, ale... No, jak będziemy zmieniali co chwileczkę, no wyobraźmy sobie, dzisiaj po porażce Probierza wyrzucamy, tak? Gdyby była porażka z Walią, dzisiaj Probierza wyrzucamy, za chwilę po Lidze Narodowej byśmy pewnie wyrzucili następnego i tak następnego. No to nie jest klub zarządzany przez wariata i idiotę, tylko to jest reprezentacja Polski, którym mi się wydaje, powinna. Nam nie grozi, nie wiadomo co, ale dajmy popracować jakiemuś selekcjonerowi przez, nie wiem, 2-3 lata. Probierz ma 2 lata. Do końca... eliminacji Mistrzostw Świata Probierz dla mnie zostaje, bo taka jest potrzeba polskiej piłki. Nie widzę innej możliwości, biorąc pod uwagę jeszcze i dodając fakt, że Michał jednak prowadził przez rok czasu młodzieżówkę. Mam nadzieję, że zna tych zawodników, których będzie później wprowadzał do pierwszej reprezentacji. Zna ich zachowanie na zgrupowaniach, zna ich zachowanie na... jak wyglądają na boisku. Jest od tego, żeby ich wprowadzać ewentualnie w niedalekiej przyszłości. Może już w czerwcu? Kto wie?